Automat oddechowy R5 Tech jest automatem zbudowanym na bazie pierwszego stopnia przeznaczonego do nurkowań technicznych, na bazie automatu Scuba TH Tech. Aczkolwiek, ponieważ jest to zestaw do jednej butli, mamy tu do czynienia z automatem dla nurków rekreacyjnych, dla nurków również zaawansowanych, zbudowanym na bazie automatu technicznego. Tak jak powiedziałem wcześniej, podstawą, bazą tego zestawu jest automat R5 Tech, który charakteryzuje się 4 wyjściami niskiego ciśnienia LP oraz 2 wyjściami wysokiego ciśnienia HP. Wyjścia te rozłożone są symetrycznie po lewej i po prawej stronie, także automat można ten również po przekręceniu zastosować na przykład do twina. Jeśli chodzi o drugie stopnie, to mamy tutaj do czynienia z modelem RG5, nowym modelem Scuba Techa, wyposażonym w metalowe pokrętło regulacji podciśnienia wdechu, w pokrętło regulacji efektu Venturiego, z ergonomicznym ustnikiem i szeroką kierownicą wydechu. Automat ten również można rozebrać, łatwo wyczyścić po nurkowaniu z piasku, soli, mułu, co jest istotne w przypadku dbania o swój własny sprzęt. Automat podłączony jest do pierwszego stopnia wężem o długości 70 cm. Jeśli chodzi o drugi stopień zapasowy, czyli Octopus, mamy tutaj użyty automat RG3. Jest to sprawdzona konstrukcja Scuba Techa, już od wielu lat w użyciu. Automat prosty i idealnie nadający się właśnie na zapas w komplecie na wężu o długości 90 cm, również z możliwością rozkręcenia i wyczyszczenia. W komplecie znajdziemy również w fajnym, miękkim opakowaniu, które zabezpiecza, znajdziemy konsolę. Akurat w tym przypadku jest to konsola dwuelementowa, czyli manometr wraz z głębokościomierzem. Oba bardzo czytelne, z fluorescencyjną, widoczną po podświetleniu w ciemnościach tarczą. W zestawie może być również konsola trzyelementowa z dodatkowym kompasem lub manometr. Wystarczy podczas zamawiania wybrać odpowiedni zestaw. Konsola dołączona jest na wężu wysokiego ciśnienia o długości 80 cm. Reasumując, jest to bardzo fajny zestaw oddechowy, zbudowany na bazie automatu technicznego, przystosowany do 300 bar, który mogę polecić nurkom, którzy planują swoje nurkowania rekreacyjne czy też techniczne z użyciem właśnie sprzętu firmy Scuba Tech.